Ciężki dzień. Wszystko w porządku, smerfetko? O tak, jak zawsze. Bardzo solidna ściana, stoi jak skała. A wiesz, smerfetko, to żaden wstyd czasem odpocząć. Odpocząć ja? Musiałabym się zmęczyć, a nigdy się nie mę... Co się stało? Odrobinę się przemęczyłaś. Teraz musisz nieco odpocząć. Czasem warto smerfować trochę mniej, żeby później móc smerfować więcej. Ale smerfy mnie potrzebują. Jeśli niczego nie będę robić, to się rozleniwię i zestarzeję jak... Masz odpocząć. To jest rozkaz. Dobrze. Gdyby tylko odrobinę zwolniła tempo. Śpiochu! Śpiochu! Dzwoniłeś? Śpiochu, mógłbyś kogoś nauczyć tego, co robisz najlepiej? Smerfetka jest w domu. Ucięła sobie drzewo. Smerfetko, znalazłem ci doskonałego trenera. Nauczy cię swojej specjalności. Tak, Śpiochu? Śpioch nauczy cię, jak odpoczywać. O, przyleciał mój bocian. Mam zjazd czarodziejów na skraju puszczy. Powodzenia! Właśnie na tym polega życie. Działanie, szybkość i smerf, fu! Bzdura. W ten sposób bardzo szybko się zmęczysz. Zwolnij trochę. Wolniej. Wolniej to już mogę tylko stać. Patrz. Rzeczywiście czuję każdy ruch. Bo ja zawsze mówię, tylko dlatego, że smerfujesz coś szybko, nie znaczy, że smerfujesz to lepiej. Zabawne. Dokładnie to samo mówi mistrz Lee, wielki nauczyciel smerf...